ABW rozbiła rosyjską siatkę szpiegowską. Szczegóły za chwilę w infowieczorze. Następnie morderca Pawła Adamowicza, skazany na dożywocie. Zaprosimy Państwa też na polowanie na ćmy. Aleksandra Gronowska, witam i zapraszam na infowieczór. Departament Stanu wyraził zgodę na zakup przez Polskę 800 rakiet Hellfire, poinformował szef resortu obrony, wicepremier Mariusz Błaszczak. To jeden z najnowszych precyzyjnych przeciwpancernych pocisków. W Waszyngtonie jest nasz korespondent Rafał Stańczyk. Witaj Rafale, powiedz proszę, co więcej wiemy o tej broni i jak ich sprzedaż poprawi bezpieczeństwo Polski. Rzecznik Pentagonu poinformował dzisiaj, że w marcu zostanie ustanowiony garnizon US Army w Polsce. Powiedz, co to oznacza w praktyce? O czym z Waszyngtonu? Rafał Stańczyk, dziękujemy za te relacje. Polsko-czeska współpraca jest najlepsza w historii, mówił w Warszawie nowo wybrany prezydent Czech. Petr Pavel podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą podkreślał, że nasz sojusz rośnie w siłę, a fundamentem, na którym go budujemy, jest bezpieczeństwo. Polska i Czechy solidarnie wspierają Ukrainę i dbają o wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Marcin Szewczak. Ponad 70 szturmów odparli ukraińscy obrońcy ostatniej doby, poinformował Sztab Generalny Ukrainy. W obleganym przez Rosjan od miesięcy Bachmucie trwają ciągłe walki pozycyjne. Kreml coraz bardziej naciska na swoich żołnierzy, aby zdobyć miasto. Jednocześnie ukraińscy obrońcy apelują o kolejne dostawy broni i amunicji. O szczegółach z Charkowa Marcin Lustik. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła rosyjską siatkę szpiegowską, która monitorowała szlaki transportowe uzbrojenia przekazywanego Ukrainie. Ryzyko podobnych akcji jest bardzo duże, stąd apel do obywateli o zwiększoną czujność. Kamil Trzaska. Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał Stefana Wilmonta, zabójcę prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, na dożywotnie pozbawienie wolności, zezwalając na publikację jego danych. Sędzia w uzasadnieniu podkreśliła, że mord nie był sprawą polityczną, a powiązanie zamachu z polityką ma charakter nadinterpretacji. Jan Korab. Od 1 stycznia przyszłego roku rząd wprowadzi nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. To efekty spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami. Świadczenie będzie się składało z trzech elementów: bezpośredniego wsparcia dla osoby z niepełnosprawnością, pakietu ochronnego dla opiekuna, a dla osób, które nie będą chciały przejść na nowy system, pozostanie się. Teraz będzie pomocna dłoń. Pierwsze transporty z polską pomocą humanitarną dotarły do Aleppo. Wsparcie zorganizowane przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie trafi do potrzebujących nie tylko w Syrii, ale też w Libanie, gdzie przebywa wiele tysięcy syryjskich uchodźców. Więcej w relacji Maksymiliana Maszendy. Na koniec sport. Wielki sukces piłkarzy Lecha Poznań. Mistrzowie Polski awansowali do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Dziś na wyjeździe w Sztokholmie wygrali ze szwedzkim Djurgården 3-0. Parów odbędzie się w szwajcarskim Neonie. I na sportowo kończymy infowieczór, a ponownie w grze. Będziemy tuż przed północą. Do zobaczenia.